Komendante, jak to groźnie brzmi, prawda? W tym tygodniu ktoś mnie nazwał generałem. To było jeszcze gorsze. Z wojskiem nie chcę mieć nic wspólnego. Nie lubię militariów. Wszystkie tego typu służby działają raczej na mnie negatywnie. Jestem zwolennikiem posłuszeństwa przez zrozumienie, przez miłość i przez szacunek. A nie przez bezmyślne wykonywanie rozkazów. I trochę czasami ten tytuł komendanta tak trochę mnie przeraża i nijak chyba pasuje do końca do mojej osobowości, ale... I dlatego dzisiaj właśnie taki temat. Wiecie, jaki jest tytuł kazania? Ponieważ Jezus mnie kocha. To była część przyrzeczenia zuchowego i te zuchy, które dzisiaj składały przyrzeczenie, na pewno bardzo dobrze pamiętają tą część, którą wypowiadały. Ponieważ Jezus mnie kocha, będę zawsze robić wszystko jak najlepiej. Zastanowiłam się, czy rzeczywiście dlatego, że Jezus mnie kocha, to jest takie ważne w moim życiu, aby wszystko robić jak najlepiej. I czy dotyczy tylko zuchów? Nie. Kiedy przeczytałam prawo zuchowe, bo to, co słyszeliście, to było przyrzeczenie, a teraz chcę wymienić kilka punktów z prawa, brzmi ono tak. Z pomocą Jezusa będę posłuszny, niewinny, szczery, miły, pełny szacunku, uprzejmy, pomocny, pogodny, rozważny i pobożny. Czyż to nie jest lista życzeń każdego chrześcijanina? Bez względu na to, czy ma lat 6, 16 czy 60? Kto z nas nie chciałby być pomocny, niewinny, szczery, obdarzać innych szacunkiem, kochać tak, jak Jezus kochał, mieć pobożność, jaką miał Jezus, mieć rozwagę, jaką miał Jezus i czynić to wszystko w swoim życiu z pomocą Jezusa. Ze względu na to, że Jezus mnie kocha, będę robił zawsze wszystko jak najlepiej. Czy rzeczywiście dlatego, że Jezus mnie kocha, ja mogę robić w moim życiu wszystko zawsze jak najlepiej? Czy rzeczywiście miłość Boża ma takie znaczenie w moim życiu? Czy to nie jest czasem slogan? Być może za dużo jest kazań o miłości Bożej, może trzeba więcej mówić o strachu. Może trzeba więcej mówić o innych akcentach życia chrześcijańskiego. Czy naprawdę miłość jest Boża taka ważna, że trzeba kłaść na to taki nacisk? Niedawno któryś z dziewcząt udostępniła na portalu młodzieżowym Młodzieży Adwentystycznej pewne kazanie, które mówi na temat miłości Bożej. I pod spodem, pod tym kazaniem pojawiły się komentarze, dlaczego znowu mówić o miłości Bożej? Nie można o pokucie? Nie można o grzechach? Nie można o sądzie, o sprawiedliwości? Tak, można. O wszystkim można. Ale jakie ma znaczenie pokuta bez miłości? Jakie ma znaczenie przebaczenie grzechów, jeżeli za tym nie stoi miłość? Jakie ma dla mnie znaczenie budowa świątyni, kiedy nigdy nie poznałam miłości Bożej w swoim życiu? Co mi to daje do mojego życia? Kto mi pomoże? Jakie zrozumienie pomoże mi zerwać z moimi grzechami, jeśli nie miłość Boża w moim życiu nie dokona tego cudu? Czy warto mówić o miłości Bożej? Zawsze. Ona jest początkiem i końcem. Ona jest fundamentem wszystkiego, co budujemy w swoim życiu. I tak naprawdę druga część przyrzeczenia zucha. Będę zawsze robić wszystko jak najlepiej. Brzmi jak legalizm? Jak dobre postanowienie noworoczne choleryka, który wie, że potrafi wziąć się w garść i wytrzymać co najmniej do marca? Brzmi bardzo dobrze, ale dla tych, którzy mają strasznie dużo silnej woli i są w stanie zmieniać swoje życie. Ja tak nie potrafię, chociaż mam cechy choleryczne. Ja bardzo potrzebuję, jestem uzależniona od pierwszej części tego zdania, ponieważ Jezus mnie kocha. To jest sedno przyrzeczenia. Dlatego, że Jezus mnie kocha i Jego miłość żyje we mnie, mieszka w moim sercu Bóg. Jego obecność sprawia, że ja mogę i chcę w moim życiu, w każdej mojej dziedzinie robić zawsze jak najlepiej. Nie dlatego, że umiem, nie dlatego, że potrafię, tylko dlatego, że On mnie do tego uzdalnia. A uzdalnia mnie dlatego, że mnie kocha. Dlatego, że mnie kocha, obdarza mnie darem łaski. A dar łaski pozwala mi wzrastać, rozwijać się, odrzucać to, co niewłaściwe, wybierać to, co dobre. To nie ze mnie pochodzi. To pochodzi od Boga. Dlatego o miłości Bożej i o tym, że Bóg z miłości podarował nam wszystko. Wszystko, tak mówi Pismo Święte, że ze Synem swoim podarował nam wszystko, abyśmy mogli żyć zgodnie z Jego wolą. To nie jest moja własność, to jest dar, który od Niego przyjmuję. I dlatego, ponieważ Jezus mnie kocha, chcę dzisiaj mówić o miłości Bożej. Dlatego, że Jezus mnie kocha i uzdalnia mnie do tego, że mogę i chcę
w swoim życiu zawsze, wszędzie, w każdych dziedzinach starać się jak najlepiej. Chciałabym, żebyście zastanowili się, jakie mogą być różne powody do tego, że chcemy wypełniać wolę Pana Boga. Czasami motywacją jest chęć zbawienia, prawda? Chcę być zbawiony. A żeby być zbawiony, Pismo mówi, że należy robić to i to. Więc robię. Czasami może być to strach. I wiele ludzi żyje pod presją strachu. I pod presją strachu służy Bogu. I pod presją strachu przestrzega przykazań, wiedząc, że kiedy nie będą tego robić, nie będą zbawieni. Wiele ludzi żyje różnymi motywacjami. I różne rzeczy w życiu popychają nas do tego, że chcemy żyć z Bogiem i z Bogiem stawiamy takie inne kroki. Mogą być różne motywacje. Czasami może być to chcieć wdzięczność. Tak, ja już wiem, ja się już dowiedziałem o to, że Jezus mnie zbawił, że dał mi nowe życie, więc teraz z wdzięczności się tak wezmę w garść i wszystko będę robić super, żeby Mu pokazać, że Go kocham. Bo On zrobił tą pierwszą część w moim życiu, więc ja teraz muszę pracować całą drugą część mojego życia. Ale jakby nie wiemy, że ich chcenie i wykonanie da nie Bóg. My owszem, z wdzięczności przychodzimy do Boga i mówimy, chcę, ale nie potrafię. Ale Ty potrafisz. Zamieszkaj we mnie, żebym i ja mogła to potrafić. I tego chcemy uczyć dzieci od maleńkości. I to jest coś, co wy dzisiaj deklarowałyście swoimi ustami. Że będziecie się starały robić w życiu różne dobre rzeczy. I starać się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki i przyjemności. Dlatego, że Jezus was kocha. I daje do waszego serca moc, żebyście mogły to robić. Ale to nie dotyczy tylko dzieci. To dotyczy nas wszystkich. Natomiast dzieci są wzorem dla nas w naśladowaniu, w rozumieniu słów Bożych. I Jezus dzieci stawiał jako wzór dla nas. Więc i my, myślę, z tego przyrzeczenia możemy jakieś swoje własne zbudowane wnioski wyciągnąć. Chciałabym, żebyście otworzyli ze mną drugą księgę Mojżeszową, 17 rozdział. Tam jest taki krótki fragment. Druga księga Mojżeszowa, 17 rozdział, wersety 1-7. Jest to znana historia, opowiadająca o tym, jak Mojżesz wraz z całym ludem wyruszył z Egiptu, przeszedł przez Morze Czerwone i znaleźli się gdzie? Od razu w krainie mlekiem i miodem płynącym, prawda? Nie, znaleźli się w krainie pomiędzy. Pomiędzy Egiptem, a pomiędzy Kanaanem. Już nie w Egipcie, a jeszcze nie w Kanaanie. Znaleźli się pomiędzy, na pustyni. A na pustyni oazy są rzadkością. A czegoś, co najbardziej jest deficytowym towarem na pustyni, to jest woda. I historia z życia wzięta, która opowiada, że wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju i rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. No sytuacja trochę patowa. Wyszła ogromna rzesza ludzi. Owszem, wcześniej w wielu miejscach na pustyniach były budowane cysterny, gdzie można było czerpać wodę pitną. Dużo pracy to wymagało. Trzeba było znaleźć, gdzie są źródła pod ziemią. Kopać, kołowrotek, wiadra, wyciągać. Kosztowało to mnóstwo pracy. I tak często czerpali wodę. Ale sytuacja się zmieniła, bo szukają, szukają, a wody nie ma. Cysterny są puste. Woda się skończyła. I wtedy co robi lud? Spiera się z Mojżeszem i mówi, dajcie nam wody do picia. No to Mojżesz im odpowiada, a dlaczego się ze mną spieracie? Dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał pragnienie i szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek o śmierć z pragnienia? I wtedy wołał Mojżesz do Pana, mówiąc, co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Sytuacja dosyć niekomfortowa, jak dla Mojżesza, bym powiedziała, i Aarona. Jest bliski ukamienowania z rąk ludzi, których wyprowadził z Egiptu. On jako jedyny rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, bezpośrednio otrzymywał wolę Bożą i objawienie i był tym, na którego podnoszono kamienie. No to w ogóle jakiś taki fenomen na kolejne kazanie. Ale brakuje wody. Ludzie mają pretensje do kogo? Do Mojżesza. Od niego chcą zaspokojenia swoich potrzeb. To on jest odpowiedzialny, żeby dać im picie. A Mojżesz mówi, ale dlaczego wy macie pretensje do mnie? Przecież tak naprawdę wy wystawiacie na próbę Boga. To On jest źródłem waszego błogosławieństwa i przeżycia. Nie ja. I najważniejsze wersety. I rzekł Pan do Mojżesza. Przejdź się przed ludem. Weź z sobą kilku ze starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil. I idź. Oto ja stanę przed tobą na skale,
tam na Chorebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda. I lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. I mamy tutaj pewien fragment, który nam pokazuje, że Bóg ma rozwiązanie na pragnienie ludzi. Bóg ma rozwiązanie na pragnienie człowieka. Tym rozwiązaniem miało być coś dziwnego, bo nie oaza, nie cysterna zbudowana ludzkimi rękoma. Nie musieli pracować, nie musieli kopać, nie musieli wyciągać, nie musieli oczyszczać. Jeden gest Mojżesza. Całkowicie niezaprzeczalny cud. I ze skały, która roztrzaskuje się na pół, wypływa świeża, pitna, orzeźwiająca woda. Dlaczego skała? Dlaczego nie oaza? Bardzo proste. I chciałabym przeczytać odpowiedź, dlaczego to musiała być skała. Skała, z której po uderzeniu popłynęła woda, była symbolem Chrystusa. Tak jak życiodajna woda wytrysnęła ze szczeliny skały, która została uderzona, tak z Chrystusa, który jest przez Boga zbity, zraniony za występki nasze i starty za winy nasze, wypływa strumień zbawienia dla upadłego rodzaju ludzkiego. I jak skała była raz uderzona, tak Chrystus był raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. To nie była przypadkowo skała. Ta skała miała bardzo głębokie znaczenie i symbol. Ta skała miała oznaczać Chrystusa, który jest ratunkiem w takich sytuacjach, który jest wyjściem z takich patowych sytuacji. I czasami zastanawiam się, co Bóg chciał nauczyć ich przez tą lekcję i myślę, że dokładnie tego, co nas. Kiedy stoisz w sytuacji swojego życia, rozglądasz się dookoła, a w swoim sercu widzisz być może pustynię, być może z daleka jakieś oazy, a być może masz fatamorganę. Może wydaje ci się, że tam jest życie gdzieś, na dnie twojego serca, ale na pustyni są często fatamorgany. Jeżeli widzisz spieczoną ziemię swojego serca, nie czujesz miłości Bożej, nie poznałeś jej, nie doświadczyłeś, ona nie zmieniła twojego wnętrza, ona nie przemieniła twojego umysłu, ona nie sprawiła, że stałeś się nowym człowiekiem, to jest rozwiązanie. Tylko jedno. To jest skała i to roztrzęśnięta na pół. Symbol ukrzyżowanego Chrystusa. Tam jest rozwiązanie na ten problem. Ale to nie jest koniec symboliki tam zawartej, dlatego że ta skała nie pozostała tylko skałą rozłupaną, ale z tej skały wypłynęło coś. Wytrysnęła czysta, świeża, pitna woda. I znowu chciałabym się posiłkować zdaniami zaczerpniętymi z książki Patriarchowie i Prorocy. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił, powiada Jan, o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Ożywcza woda, która wytryskuje w jałowej, spieczonej ziemi i sprawia, że pustynia, dodatek ode mnie, także pustynia twojego serca, może zakwitnąć i która płynąc daje życie ginącej ziemi, jest symbolem Bożej łaski, którą jedynie Chrystus może obdarzyć. Stąd ciągle i ciągle nie ma lepszego powodu do nauczania jak miłość Boża. Dlatego, że jest to początek i koniec wszystkiego. To jest fundament, na którym możesz budować coś więcej. Bez fundamentu też można budować dom z różnymi skutkami. Trwały fundament buduje się na skale, na kamieniu, a skałą jest Chrystus. I ten werset, który był czytany dzisiaj przez Natalkę w pierwszym liście Jana. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Czy rzeczywiście poznałeś miłą Bożą w swoim życiu? Nie ze słyszenia, nie z opowiadań innych, nie z teologicznych wywodów, ani kazań, ani wykładów. Bo wiecie, o miłości można pisać książki, ale nie każdy, kto pisze te książki, jej doświadczył. Wiedzieć coś, mówić o czymś, a doświadczyć czegoś, to są dwie różne sprawy. To są dwie różne rzeczy. I wiecie, czym się różnią? Że jeżeli wiesz ze słyszenia, ze słuchania, to zatrzymuje się na poziomie intelektu. Jeżeli doświadczysz tego, zmieni się coś na poziomie serca. I wtedy możesz mówić, ponieważ Jezus mnie kocha, i Jego łaska zamieszkała w moim sercu, bo Bóg zamieszkał w moim sercu, bo Bóg jest
miłością. Wtedy mogę zawsze wszystko robić jak najlepiej. Nie z siebie, ale dlatego, że łaska Boża działa we mnie. Poczytam dalej. Łaska ta, jak żywa woda, oczyszcza, orzeźwia i posila duszę. Tak, to ta łaska oczyszcza twoje serce. Nie ty sam. Nawet cię za to nie bierz. To nie twoja praca. To łaska Boża i miłość Boża. Zmusza czasami, w cudzysłowie, człowieka do refleksji, do chęci zmiany, rzuca na kolana. Ta miłość jest obdarzona znakiem wysokiej jakości. To nie jest miłość, która wszystko bagatelizuje, na nic nie zwraca uwagę. Nie, to jest miłość dosyć wymagająca, która wychowuje, która karci, która jest szczera, która mnóstwo daje, która zmienia wszystko. To jest miłość obdarzona wysokim znakiem jakości. Ale to jest miłość, z której Bóg w wyniku tej miłości do człowieka postanowił dać mu największy dar, na jaki człowiek żaden nie zasłużył. Jezusa Chrystusa. I to ukrzyżowanego. Jezus daje radość w życiu i oświetla ścieżkę tym wszystkim, którzy naprawdę Go szukają. I kluczowe zdanie, które w tym tygodniu wracało do mnie jak bumerang. Miłość Jezusa mieszkająca w sercu zaowocuje dobrymi uczynkami do wiecznego życia. Dlatego zawsze i wszędzie warto mówić o miłości Bożej. Bo to miłość Boża mieszkająca w sercu człowieka będzie owocowała dobrymi uczynkami. Nie strach, nie chęć przestrzegania wszystkiego, nawet nie chęć zdobycia mieszkania w niebie będzie owocowała dobrymi uczynkami, ale to miłość Boża, za którą idzie wlana łaska i moc Ducha Świętego, który uzdalnia nas do tego, żeby żyć zgodnie z wolą Bożą, zgodnie z miłością, która ma wysoki znak jakości. I ten wysoki znak jakości chcemy nosić w swoim życiu jako nasz emblemat. Nie trójkąt, nie rąb, nie inne emblematy. Naszym emblematem powinna być wysoka jakość miłości Boga, która jest widoczna w naszym codziennym życiu. Ale tylko, ponieważ Jezus mnie kocha. Tylko, ponieważ Jezus mnie kocha. I jak mówi nam list Jana, poznałam to i doświadczyłam tego, dlatego mogę o tym mówić. Chrystus, co ciekawe, w tej symbolice na pustyni łączy w sobie dwa symbole. Jest skałą i jest wodą. Zobaczcie, że poza tym nic nie było potrzebne. Prawda? Czy cokolwiek jeszcze było potrzebne? Natan? Laska Mojżesza, super. A czy ci, którzy pili wodę, potrzebowali coś jeszcze? No pewnie jakiś kubek, chyba że pili z rąk, tak jak często to harcerze robią ze strumyków. Ale popatrzcie, że tak naprawdę ci, którzy byli na pustyni, nie zrobili kompletnie nic, żeby pić słodką, odżywczą, wspaniałą wodę. Jezus był początkiem i końcem, był skałą i wodą, był wszystkim we wszystkim. Był początkiem i końcem. Dlatego miłość Boża uważam, że jest fundamentem, na którym należy zacząć budować nasze dalsze życie. I w tym wydźwięku przykazania, które Bóg nam daje, tak naprawdę stają się w naszym życiu obietnicą. Obietnicą, którą możemy wypełnić. I brzemię, które faryzeusze i inni uważali za ciężkie, Jezus mówi, moje brzemię jest lekkie. I staje się fenomenalnie przyjemne i lekkie. Dlatego, że to nie jest brzemię, które musimy sobie sami wypracować. Chciałabym zakończyć pewnym wersetem z Pisma Świętego i zachęcić nas wszystkich. Jedynym rozwiązaniem na pustynię twojego serca jest żywa woda. To jest Chrystus. Nic innego ani nikt inny nie jest w stanie zaspokoić pustyni twojego serca. I jeżeli twoje serce potrzebuje ożywczej wody i jeżeli widzisz to w swoim sercu, a być może widzisz to po tym, że nie masz owoców, jakie chciałbyś mieć, to nie zajmuj się produkowaniem owoców, zajmij się piciem wody żywej. A jak ona będzie w twoim sercu, ona będzie wytryskiwała na zewnątrz i będzie poparta dobrymi owocami. I wszyscy ten sam napój duchowy pili, czego nam życzę. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.
On był źródeł wszelkich, zarówno doczesnych, jak i duchowych błogosławieństw. Zachęcam do picia z prawdziwego, jedynego źródła. Amen.